Skryli? Pod fortem są. To tym bardziej ich zatopimy. O! Dwa statki są! Dawaj na nich! To może być ciekawa akcja. Zładujcie się zawcu, banany, deski, kule przede wszystkim. Oni się biją dalej między sobą. Podejdźcie do pierwszego żagla i zwincie go. Całkowicie, pierwszy żagl. Już. Ale jak będzie... Jak zwiniecie, to prawe kanony. Tak jest. I jak będzie ich statek w rężu, to strzelać z rozkazu. Ale który ten... Możemy najpierw ten drugi. Oni nie mają żagli, więc są łatwym celem. Ten z białymi żaglami. Tak naprawdę to strzelajcie w którykolwiek. Miś, jak mówiłeś, że musisz abordażować, to działa. Czekaj, bo strzelam tutaj z kanonów, ile wlezie, hopie. Dostaję aż no miło. Dawaj, abordażuj. Dobra. Płynę. Okej. Okay. Abordaż! Ten jeden się zatopił, więc płynę do drugiego. Jeden śpi. Elegancko. Lewe kanony, multiver. Ty, z kanona we mnie strzelają skubańcy. Tak. To są szkielety. I strzelaj mu teper. Jeszcze nie mam kurta. Dobra, już jestem prawie przy nich. Okej. Okay. Dobra, wbijam na statek. Dobra. Próbuję kotwicę podnieść. Dobra, zabijam go. Elegancko. Zabity. Brawo. Drugi zabity. Dwóch zabitych. Trzeciego nie umie znaleźć. Dostają mocno, dziury mają. Gdzie jest trzeci? Naładujemy się w giberę. Zatonęli. Stoną! Dobra, to załataj mu giber. No i idealnie, porowieni. Mam tego w wodzie, tylko niego. Dobra. Statek tylko na dół się pociągnął, czekajcie. Dostał. Dostał, zabity. Zabici. Brawo. Zabici wszyscy. Ha. Czysta akcja. Elegancko. Szalupa została z jakimiś rarytasami. Teraz źle. Aha, znowu ta. Kradnę szalupę. Możesz spróbować szkielet rozwalić, który mam szalę. On już poszedł, a oni się tu nie zrespią teraz, jak mam szalupę jeszcze? Nie, już nie powinni. Jak nie mają statku, to... To mamy rarytasy fajne.
O, to elegancko. Uważaj, bo na statek ktoś dostaje. Dobra, zatokowałem szalupę. Naprawiam statek. Ojojoj, mamy już dużo... Zniszczyłeś szkielety multi. Tak, już właśnie zwierzę zniszczyłem, teraz idę na fort. Dobra, zabieramy skarby, jedziemy sprzedać. Brawo, ładna akcja. No. 2-0, panowie. Trzech zabiłem. Na abordażu. Bardzo ładnie. A ten jeden próbowali coś działać, bo próbowali odpływać, tylko nie zdążył już wciągnąć kotwicy. Trochę za późno się zorientowali, że dostaną w piernicz. Dobra, już nie powinni strzelać. Dobra, sprawdźcie jeszcze, gdzieś nie przeciekamy, ja idę jeszcze pod skarby. Bo syrena jest, to syrena chyba do kogoś czeka. Nie, nie, ona po prostu zostaje. Nie super się. Ale ładnie. Yes, good game. Elegancko. Nie no, ładnie żeśmy ich porobili. Pięknie, tak? Takie coś to ja mogę działać. Dobra, chyba już mamy wszystko. To teraz trzeba jeszcze się zapytać Woli, czy przyjmie Miśka do ekipy i można grać. Woli będzie się pusty. No. Dobra, ładnie porobieni. Tam skarb jest jeszcze u góry. Nie, nie widzę, gdzie? A, tam coś. No jest, coś tam się świeci. Tak, tak. A gdzie? Albo to jest złoty szkielet, się tak świeci? Jestem na forcie, gdzie powiedzcie? No, tam u góry, za tobą. Na tej wieżyczce? A oni ten fort zrobili w ogóle? Nie. Nie, bo czaszka jest, on jest cały czas. No, będę musiał zaraz zrobić. Nie wiem. Oni zrobili do którejś tam chyba fali, mi się wydaje. Ty, można by to było dokończyć, jak oni tu już prawie całe zrobili. Możemy dokończyć, jak chcecie. Bo oni już są przy złotych szkieletach, to była chyba przedostatnia fala. To różnie jest, wiesz? Tak, tak, kolor nie ma znaczenia. Już idę zobaczyć, co tam się dzieje. Jak jeszcze fort ogarniemy, to już w ogóle będzie pięknie. A żeśmy się malów pięknie porobili. Ha. Easy peasy. A, tu była otwarta skrzynka. Się świeciła. Wow, ale combo dostałem od 8 szkieletów. Oho. Ale mnie dojechali, masakra. Mamy łódkę, tak? Ta, szalupę mamy. Dobra, to tutaj zrobimy taki man na szalupę z parowaniem, ale to najpierw zrobimy. No może na haki, przecież mamy harpuny. Ale nie. Zobacz. No dobra, to. To jest takie specjalne parkowanie. No, grubo jest, grubo, ale się dzieje. No jak ten fort zrobimy, to będzie tyle hajsu, że to już w ogóle będzie piękna sprawa. Nie dość, że tamtych ograbiliśmy, to jeszcze hajsy z fortu mogą być. Ale będzie pięknie, jak nam się to uda wszystko. Gdzieś został jakiś... Tylko się ukrył. Słyszę, ale nie widzę. Gdzie?
No, mówię, słyszę, ale nie widzę, więc sam nie wiem. O, dobra, a nie, to jest zwykłe. Ja tu widzę, gdzie są te szkielety. Muszą mieć opaskę, te takie całe białe, nie wiem. Jest, ma. Są na górze fortu, ale jest ich więcej. Być może, nie wiem. To chyba jest nowa fala. No tam ich jest dużo, one z góry wychodzą. Kurde, ja też głupio robię. Po co ja mam tu wchodzić, jak ja się mogę z działa wyszczelić? Wow, to nie był dobry plan. Padam. A nie, jest, żyje. Kolejna fala idzie. Nie no, ja zdałem bez trzymanki dzisiaj na całego. Bransen tu już z wami. Trzeba patrzeć, czy ktoś tu nie płynie z tych przeciwników, bo mogą rage'a mieć. Dobrze, dobrze. Nie, ghost ship jakiś tam płynie w pobliżu, ale nas nie strzela. Tak naprawdę mógłbym to zrobić sam z multiplayerem, ale no. Wtedy nie miałbyś żadnej przyjemności z patrzenia, tylko... sobie po prostu siedzieć w B3. Ale co takiego? Mówię, że fort na czym sobie byśmy zrobili we dwóch. Byłoby najsensowniej, jakby jedna osoba patrzyła się nie. Tylko na co to za fan jest siedzieć na łódce i się rozglądać. Nie no, spokojnie, ja patrzę na łódkę. Pilnuję tutaj terenu. Okay. Walczyć. Walczcie, walczcie. O, jest kapitan. No mówiłem, że oni zrobili kilka fali? Chwila, to są te, co je trzeba oświetlić. Tak, ale jest dzień, więc trzeba. Ale dostanie. Jest! Pięknie! Może to teraz... Jest! Gotowe! Mówiłem, ale hajsy zgarniemy znowu. Gdzie to tu się otwiera? Możecie... Roboczo możecie stawić skarby przed skarbiec, a ja ustawię łódkę. Gdzie on jest, ale... Na razie przed skarbiec, bo muszę pokazać potem miejsce, w które zrzucać. Znaczy ja wow. Wiem, o co ci chodzi. Jesteś pewien, że wiesz? No tam z tyłu fortu tam... Jakieś jajko złote, kilka czaszek, wow. Tak? To jak wiesz, to zrzucaj, ale tylko... Gdzie mam wrzucać? Na razie wrzuć skarbiec możesz. Na razie to ja jestem w wodzie i mięso rekina zdobywam. Kurde, to gdzie ja to mam wrzucać? Do wody? Przez skarbiec na razie możesz wystawić. Dobra, to wystawiam przez skarbiec, dobra. Ale będziemy bogaci. Już widzę te bogactwa, aż mi się mordka cieszy. Jakieś złote jajka, kurde, relikty. Wow. Zaciera rączki. No, jakie to będzie bogactwo, chłopie. Skul, sam skul to 5 koła. Kuźwa, ale się obłowimy. Ale se rzeczy nakupię. Ho, ho, ho. Dobra, wracam do was i pokażę wam, gdzie zrzucę. O, ale tego tu jest. Normalnie powiem wam, że mega, mega to jest zarąbista sprawa. Nie dość, żeśmy zatopili dwa statki, ograbili ich, to jeszcze te gunpowdery może na potem, co? Tak, nic tak nie cieszy jak przypłynięcie do fortu na ostatnią farę i zrobienie Marcinów jeszcze. Tak.
Zrobili za nas forta, my tylko stali. I też się za jakie skarby piękne. Tak, gdzie tam rzucać? Już idę na górę, bo musiałem trochę przypomnieć. Już wracam, jestem prawie na miejscu. To tutaj, z tej takiej jakby drewnianej chyba. Tak, o tam dokładnie gdzie stoicie. No to czyli tak jak myślałem. No dobrze, nie wiedziałem jak myślałeś, bo nie wytłumaczyłeś. To mamy wszystko rzucać, tak? Tak, dokładnie tak. Ale nie skacz tam. Skacz, bo to lepiej łódkę. Myślałem, że to firmisiek wypadł. No bez przesady. Aż taki chapol na pieniądze nie jestem, żeby skakać. Ale fajnie, tyle golda. Kurde, ja sobie wszystko ze złota kupię. Złote buty nawet, złote majtki nawet kupię. O nie. No ale mu tiper, no nie skacz. No właśnie, jeszcze na mnie mów, że ja skaczę, kuźwa. Sam skaczę. Gunpowderów nie zrzucaj. Dobra. Możesz multiver zanieść ten gunpowder, jak i tak tam wracasz. Tutaj stronghold od razu na statku. Chodzi o to, że z gunpowderami w teorii nic się nie powinno dziać. W praktyce jest tak, że on czasem się zbaguje, gdzieś zahaczy i wystarczy, że dotknie łódkę i wybucha. Mhm. A więc... Czy tam tych jajek nie pogubicie, albo tych takich precjozów? Tak, tak. Bo wiecie, takie złote jajko z diamentami to pewnie trochę będzie warte. Jajeczko Faberge, dokładnie. Dobra, zostało coś jeszcze w skarbcu, czy nie? No, jeszcze nasze, ty. No, zrzucaj. No, zrzucam cały czas. Obłowiliśmy się. Tutaj od dawna nic nie zleciało. Kurde, jak ja biegam tam i z powrotem, tam i z powrotem cały czas. O, czekaj. To nie widzę. To było tak zwane jajo biskupa. Piątą rundę już robię. Ale się cieszę. Ho. Już się nie umiem doczekać, aż podpłyniemy pod porcik. Kurde, no nie wierzę, zahaczyło się dwa razy na krawędzi. I w tym forcie jest właśnie bardzo fajny trik. Tylko nie sprzedawaj go, bo prawie nikt o tym nie wie. No to nie mogę nikomu powiedzieć. No. No, to streamuję, to pamiętaj o tym. Żeby potem nie było zonka. Dobra. Gunpowdery. Nic tu więcej nie ma, wszystko jajka, wszystkie jakieś dziwne rzeczy pozbierane. Tak, wszystko pozbierane. Splądrowaliśmy to do reszty. No, może nie płyń. Dobra, już z gunpowderem tu też płynę.